drodzy, w każdej niedzieli podczas nabożeństwa zmawiamy wyznanie wiary. Deklarujemy w nim naszą wiarę w to, że Bóg jest jeden w trzech osobach, że jest Ojcem, który tworzy nas i całą rzeczywistość, w której żyjemy, że jest w Synu Bożym, w którym doświadczamy ratunku, w którym doświadczamy zbawienia i że jest w Duchu Świętym, w którym mamy pocieszenie i dzięki któremu mamy w ogóle wiarę, mamy pewność tego, że to, co Bóg dokonał, a o czym czytamy na kartach Pisma Świętego, jest prawdą i jest tym, co, w czym zostaliśmy zakorzenieni. Na końcu wyznania wiary znajdujemy jednak deklarację wiary w to, że zmartwychwstaniemy. Deklarację także wiary w to, że jest coś takiego jak życie wieczne. Rozmawiamy przecież wierzę w ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Kończąc to słowem Amen. I chciałbym, żebyśmy to zdanie, tę ostatnią deklarację, którą znajdujemy w wyznaniu wiary, zestawili z fragmentem Ewangelii Jana, który został wyznaczony przez przewodnik z Biblią na co dzień, na dzisiejszy dzień. Znajdujemy w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, w wersecie 19 takie słowa. Jezus mówi, ja żyję i wy żyć będziecie. Moi drodzy, słowa te Jezus łączy z zapowiedzią swojej śmierci. Mówi je do apostołów, do uczniów, zapowiadając jednocześnie to, że nie będzie z nimi już w niedługim czasie. Zapowiada swoje odejście. Ale jednocześnie łączy to z zapowiedzią dania uczniom, dania tym, którzy wierzą, tym, którzy posłuchali Jezusa, Ducha Świętego. Ducha, który ma być pocieszycielem, który ma umacniać ich w wierze i który ma ich prowadzić. I myślę, że dla uczniów Jezusa te słowa mogły być niezrozumiałe. Słowa ja żyję i wy żyć będziecie, że mogli oni je odczytać, nie rozumiejąc do końca ich znaczenia. My natomiast, żyjąc perspektywą tego, co świętowaliśmy w ubiegłą niedzielę, perspektywą wielkanocną, perspektywą zmartwychwstania i zwycięstwa nad śmiercią, jesteśmy w stanie te słowa odczytywać z radością. Jesteśmy w stanie odczytywać je z należytą nadzieją. Bo są to słowa o nadziei. Są to słowa, w których Chrystus wyraża pewną obietnicę. Obietnicę właśnie naszego zmartwychwstania i życia wiecznego. Obietnicę zwycięstwa życia nad śmiercią. Obietnicę zwycięstwa życia nad wszystkimi zagrożeniami, które niesie nam rzeczywistość. A rzeczywistość nie zawsze bywa łaskawa wobec nas. Czasami niesie smutek, czasami niesie mniejsze lub większe tragedie. Jednak mając na uwadze wiarę w to, że zmartwychwstaniemy, że czeka na nas życie wieczne, wierzymy, że wszystkie te troski dnia codziennego są już przezwyciężone. Że wszystko to, z czym się mierzymy, że wszystkie nasze cierpienia i wszystko to, czego także Chrystus doświadczał w drodze na Golgotę, że to wszystko już jest zwyciężone. I życzę nam wszystkim, żeby ta perspektywa wlewała w nas radość. Żeby wlewała w nas siłę do zmagania z pewnymi sytuacjami, które zdarzają się w naszej codzienności. Z tymi wszystkimi przykrościami, z którymi spotykamy się w życiu. Ze wszystkimi niemocami, które często gdzieś tam na nas nastają. Życzę nam, żeby perspektywa tego, że skoro Chrystus żyje, to i my żyć będziemy, wlewała w nas radość i nadzieję na to, że to, co złe, zostało przezwyciężone. Amen.